To pierwszy znaczący sukces burmistrza Bielawy Piotra Łyżwy. Po 9 latach przepychanek udało się. Burmistrz porozumiał się z właścicielami ze Śląska i za zgodą radnych kupił zbiornik wypoczynkowy Sudety za kwotę 5 milionów 990 tysięcy złotych. Gmina zyskała 36 hektarów gruntu, czyli jezioro i tereny przyległe. Teraz czas na zagospodarowanie i niezbędne inwestycje. Te gratulacje należą się całej Radzie przede wszystkim. Mimo tego, że są różne opcje polityczne, różne jest nastawienie do tego burmistrza, nie ukrywajmy, bo przecież są także radni z komitetu byłego burmistrza. Jednak wszyscy, wsłuchując się w argumenty burmistrza, wsłuchując się w aktualną sytuację, uznali, że trzeba dać szansę i dlatego została podjęta taka uchwała, która burmistrzowi umożliwiła podjęcie i sfinalizowanie tej transakcji. 1 lipca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Bielawy. Radni bez głosu sprzeciwu podjęli uchwałę zezwalającą burmistrzowi na kupno jeziora maksymalnie za 5 milionów 990 tysięcy złotych. Negocjacje, które od początku swojej kadencji burmistrz Łyżwa prowadził w sprawie zakupu zbiornika Sudety, dały wreszcie efekt. Tydzień po nadzwyczajnej sesji, 7 miesięcy po objęciu przez Łyżwę urzędu i rozpoczęciu negocjacji, a 9 lat po tym, jak śląska firma kupiła od syndyka jezioro, gmina Bielawa nabyła sztuczne jezioro wraz z przyległymi gruntami. Wspaniale się czuję. Problem, z którym borykaliśmy się wielomiesięczny za mojej kadencji, a jeszcze od 9 lat problem, że nie możemy dysponować tym akwenem. No był poważnym utrudnieniem dla miasta. Od dzisiaj możemy dysponować. Samo jezioro to są 24 hektary, natomiast teren wokół jeziora to jest łącznie 36 hektarów ziemi, ważnej ziemi dla miasta.